ulubiona kawa z mlekiem czekoladowym z Lidla. Wypijam i zaczynamy sprzątanie tej oto toaletki, ale nie jej zewnętrza, tylko jej wnętrza. I też szybkie, nieestetyczne śniadanie, ale takie są realia i nigdy nie jest idealnie. Okej, więc generalnie zaczynamy sprzątanie mojej toaletki. Tutaj mam takie szafki, szuflady, których nie sprzątałam chyba od początku, jak tutaj pokładam te wszystkie rzeczy. Tu mam marker, bo wysyłałam paczki. Okej. Zaczynamy od pierwszej przygody. Wygląda ona tak i będę wam pokazywała po kolei, co w ogóle mam tutaj. Mam portfel. Niestety pusty. To jest do gułasza ogólnie. Paragony. Jedna świeczka, druga świeczka. Ta świeczka. Ogólnie nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale jak palę świeczki, takie zwykłe, to strasznie boli mi od nich głowa. Mam tu kartę rowerową. To jest w ogóle moje zdjęcie z dzieciństwa. Case ma taką, który wygląda bardzo kiepsko. To ogólnie miałam w paczce z naszą sztukę z torbą. Tutaj mam SPF, którego teraz nie używam, bo właśnie używam teraz takiego. Tutaj paczki, nice. Włosów, takie całkiem git. Kokardki, one są przesłodkie. Ja tam się patrzę, bo mam podgląd w laptopie. Tutaj coś dziwnego. Tutaj mam z Nivea krem łagodzący do twarzy. Odżywka do paznokci z Evaline. Ona już jest pewnie przeterminowana i w ogóle tam w środku nic nie ma, więc też do wywalenia. Nie będę smarować, bo inny lubi szminek. Więcej paragonów, bo była loteria w Lidlu i myślałam, że coś wygram. Tutaj kolejna pomadka. Takiego kwiata właśnie w środku. Kolejna szmina. Ona jest taka mocna, patrzcie. Kolejne pilniki. Uwaga, apel, sprzątajcie szafy, bo może znajdziecie w nich dużo pieniędzy. Najpierwszą szufladę mamy opróżnioną. Tutaj mam taki super kabel, który ma trzy różne wejścia. To jest w ogóle mega patent. Są po prostu spinki do włosów w kształcie gwiazdek. Te perfumy. Tutaj kolejne perfumy. Żel antybakteryjny. To jest akurat super sprawa do rąk, żeby zdezynfekować. Dezynfekcja. Bransoletka jest bardzo, bardzo słodka z aparta w ogóle, chyba od mojego taty. Na drugi portfel, trochę ładniejszy, bo taki szary. Tu nic nie ma. Kolejna spinka, tutaj taka do włosów w kształcie motyla. Bo ja nie wiem, czy tylko ja, ale w pewnym czasie mojego życia miałam bardzo paznokrętne. Tutaj mam bransoletki, tutaj naszyjnik, tutaj mam karteczkę. Ogólnie bardzo długo zbierałam się do sprzątania tej szafki, ale nie mogłam się zmotywować, więc uznałam, że nagram z tego filmik. No i fajnie. Słuchajcie, rozładował mi się aparat. I muszę kontynuować tutaj, w takim kadrze. Mówiłam o tym lakierze, dostałam go chyba w pierwszym klasie liceum na Dzień Kobiet od chłopaków. Tutaj błyszczyk do ust od BL. Chyba nie mój kolor. Albo nie umiem się malować, albo nie mam kolor błyszczyku. One ogólnie mają bardzo słodki zapach, taki cukierkowy. Tu mam pierścionki, lepiej nie będę tego otwierać, bo się wszystko posypie. Tutaj kolejne perfumy z Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Tu mam jeszcze trochę, bo one są drogie niestety. No i ostatnie perfumy, jakieś takie zwykłe. Całkiem ładnie, no chyba najładniej ze wszystkich. Tutaj zerwany naszyjnik. Kosmetyki są super, więc zacznijmy część skincare, czyli taki mój krem adaptogenny. Tylko na noc go używam. Tutaj serum z aloesem i z awokado. Nie wiem, czy mi się to nie rozlało, chyba dziwne, bo zamykałam. Taki zwykły krem do rąk. Kolejne, uwielbiam te kokardki, to mega mój vibe. Taki Carmex, który kupiłam na promocji w Rossmanie. Niestety mi od pomadek się wysuszają usta. Mój ulubiony naszyjnik z takim diamentem. On jest z Shane, ale jest bardzo fajny. Kolczyki bardzo dają mi vibe takiej Barbie albo coś. Kolejne gwiazdki. Tutaj żel, on jest najlepszy, go używają wszyscy i w sumie się nie dziwię, bo jest naprawdę super. Kolejna gwiazdka. Tutaj mam w ogóle całą kosmetyczkę z kosmetykami. Kiedyś mówiłam sobie, że nie będę się malować i nie maluję się codziennie, ale tak jak mam ochotę, to pomaluję się, żeby poczuć się lepiej ogólnie i tak dalej. Tutaj mam taki podkład ze SPF 50, o, to jest fajne. Moje pierścionki, których nie noszę w sumie. No i tutaj są wymienne gumeczki do zalotki. Teraz to ułożę i zaraz wam pokażę, jak będzie wyglądał efekt końcowy.
to oczywiście jest część makijażowa i skincare. Tutaj mam właśnie te wszystkie kosmetyki, tutaj całą tą kosmetyczkę i te kokardki. Część środkowa to jest właśnie z perfumami, trochę biżuterii, tutaj dużo pomadek, są głównie, których nie używam. No i ta część to są właśnie dokumenty, portfel, jakieś tam z tyłu rzeczy, których nie używam, kable i okulary. No i to słuchajcie, by było wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobał, taki trochę inny niż zwykle. Kamera mi się niestety rozładowała, więc musiałam dograć ostatnią część telefonem. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia!